Szanowni, do komentarza do tej naszej lekcji chciałbym dołożyć jeszcze ten film. Widzicie tutaj silnik Stirlinga, który pracuje czerpiąc ciepło z otoczenia, z powietrza, a oddając ciepło bryle lodu, którą wyhodowałem w zamrażalniku. Ta chusteczka higieniczna na pierwszym planie podpiera tę bryłę lodu, bo ten silnik musi być ustawiony poziomo. Jeżeli jest nieustawiony poziomo, to nie działa najlepiej. No więc chcę, żebyście zapamiętali, że oczywiście chociaż zawsze jest tak, że silnik cieplny działa między grzejnicą a chłodnicą, pobiera ciepło z grzejnicy i musi je oddawać chłodnicy, to czasem ta konfiguracja może mieć... może być całkiem zabawna i niespodziewana. No tutaj macie silnik cieplny, który bierze, pobiera energię, pobiera ciepło z powietrza, z otoczenia. W pokoju jest temperatura pokojowa. Jest w tej chwili, nie wiem, godzina 10 rano czy w pół do 11. No i oddaje ją bryle lodu, na której stoi. No i będzie pracował tak długo, aż ta bryła lodu się nie stopi, no ale nie będziemy na to czekać, bo też nie chcę zrobić kałuży.